kolejna marka, którą odwiedzam, która nie jest tylko marką, która daje swój logotyp i zastrała cały Woodstock swoimi logotypami, czyli, ale dajecie faktyczną wartość dla uczestników. Jest tego sporo, ale postarałem się wymienić przynajmniej te najważniejsze rzeczy. Tak, jasne. Przede wszystkim mamy też praktyczny wymiar, dlatego że chcemy tutaj dać naszym użytkownikom ładowalnie, które widzimy na wprost nas teraz. To jest cały namiot, który jest jedną wielką ładowarką. Więc. Jest to około 1000 stanowisk, gdzie ludzie mogą ładować sobie telefony praktycznie non-stop, jak nasza scena jest otwarta. Oni w nocy śpią tutaj? Nie, na noc zamykamy strefę z przyczyn bezpieczeństwa po prostu. Także tutaj nie tylko telefony, ale ludzie przychodzą nawet gotować wodę na herbatę, wyobraźcie sobie. I to jest naprawdę mega, mega fajna sprawa. Dalej, dajemy ludziom fun, dajemy ludziom ten wielki tor przeszkód, który tutaj widzicie. Przenosimy online'a do offline'a, czyli mamy tutaj strefę Red Lipstick Monster, strefę gamingową Izaka i strefę klasyków YouTube'a, człowieka wargi, która cieszy się chyba największym zainteresowaniem. Strefa człowieka wargi polega na czym? Tak, mamy, słuchajcie, mamy przede wszystkim tak, mamy kabel od internetu i hardcora z Hollywoodu. Mamy, słuchajcie, forfitera, mamy, słuchajcie, ale urwał, czyli po prostu slalom między samochodami. Mamy, nie ma takiego bicia na 18 i mamy oczywiście daj kamienia, czyli to są klasyczne filmiki YouTube'a, klasyka polskiego YouTube'a. To było w ogóle taka fajna akcja, że YouTuberzy zapytali swoich widzów, swoich fanów, co oni proponują, żeby wykorzystać, jak ich strefy mają wyglądać. I wybraliśmy po prostu razem z YouTuberami najlepsze pomysły, które też zebrały najwięcej lajków. Dobra, okej. Mamy namiot, mamy te aktywności tutaj. Startery, no rozumiem, non stop. Tak. O czym jeszcze chcę wspomnieć, to jest kręcioła, czyli strefa Jurka Owsiaka. Jest z tyłu, na pewno będziecie robić przebitkę na nią. Jest to mega też ciesząca się popularnością aktywność. Gdzie ludzie po prostu skaczą, gdzie dobrze się bawią, jest naprawdę fantastycznie. Mamy startery, mamy, słuchajcie, akurat jak na złość nie mam, ale bandanki, które widać tutaj wszędzie, na całym polu ludzie je noszą, jako nakrycie głowy, jako staniki. Świecące pały widziałem. Tak, oczywiście, to są też takie elementy, które ludzie bardzo, bardzo chętnie noszą ze sobą, bawią się nimi. Dobra. Tutaj bezpłatne rozmowy i bezpłatny internet. Tak. Przenosimy oczywiście 4 dni bezpłatnego rozmawiania ze wszystkimi internetu, po to, żeby mówić, jak dobrze się bawią ludzie, jak jest tutaj bezpiecznie. I tak naprawdę, co jeszcze jest ciekawe, przez cały festiwalowy tydzień, czyli od poniedziałku do jutra, do niedzieli, jest darmowy Tidal w ofertach na kartę. Przygotowaliśmy też playlistę 100 najciekawszych kawałków w wykonaniu artystów, którzy występują tutaj na scenach Woodstocku, więc jeżeli na przykład jakiegoś artysty nie znamy, dobrą opcją jest przesłuchanie tej playlisty, przygotowanie się właśnie na koncerty, zobaczenie, którzy wykonawcy najbardziej nam przypadają do gustu i w tym momencie na te koncerty możemy się wybrać. Tej playlisty możemy słuchać, jadąc na Woodstock już ludzie mogli słuchać, ale też wracając z Woodstocku zachęcamy. Tidal normalnie dla użytkowników na kartę jest dostępny, czy nie? Tidal jak najbardziej jest dostępny także dla użytkowników na kartę. Okej, on darmowy jest dla abonamentu. Natomiast tak, dla abonamentu mam używy, ale na kartę jest na przykład za złotówkę dziennie, czyli w tym momencie, jeżeli ktoś słucha tylko weekendami muzyki, to sobota, niedziela 4 razy w miesiącu 8 zł. Tak? Okay. Dobra. Jeszcze jakąś aktywność pominęliśmy? Wiesz co, świetna zjeżdżalnia, akurat dzisiaj wyszło słońce, dzisiaj jest mega, mega ciepło, mega fajnie i ludzie naprawdę mają niezły fun, jak mogą przez, z tego co pamiętam, 25 metrów wody tutaj przejechać, mieć naprawdę świetny fun. Dobra, czy... Aktywności na scenie oczywiście, cały czas też konkursy, muzyka. Mamy fantastycznego DJ-a. A powiedz krótko technologicznie. Tutaj na czas Woodstocku są postawione specjalne maszty, bazy i tak dalej, tak? Tak, oczywiście jest ich kilkanaście tak naprawdę. Internet i połączenia śmigają naprawdę? Tak, naprawdę. Słuchajcie, rano wyciągnąłem, jak sobie tylko obudziłem, zrobiłem speed test, 150 mega. To jest najnowsza sieć 4G LTE Ultra. Śmigamy tutaj właśnie na tych masztach i naprawdę zapewniamy zasięg dla tych kilkuset tysięcy osób, które tutaj przebywają. Dobra, fajnie, wow, dobrze, dużo. Zapraszam cię, słuchaj, przejdź sobie przez nas tor przeszkód. Tutaj patrz, trzeba tylko skoczyć do przycisku, przeczołgać się przez tunel. Trzeba nosem to dotknąć, głową czy czym? Czym chcesz, jeżeli sięgniesz, to nogą też zapraszamy. Dobra, lecimy dalej, dzięki serdecznie.